This Dzień dobry, witam conference will Państwa na now be dzisiejszym recorded. spotkaniu. Mamy 14 stycznia, godzina 12:09. Czas najwyższy na to, żeby zaczynać nasz cotygodniowy webinar, oczywiście poświęcony temu, co się dzieje na rynku walutowym, co się może dziać na rynku walutowym. Ja nazywam się Marek Rogalski i najbliższą godzinę właśnie spędzę z Państwem omawiając to, co tutaj jest dla mnie i dla Państwa ważne. Warto się pytać mnie o różne sprawy, tego jest okienko czata. W miarę możliwości postaram się na Państwa pytanie odpowiedzieć. Przy okazji powiem, że formuła webinara jest taka sama jak zawsze, czyli po prostu przechodzimy sobie płynnie przez poszczególne waluty, omawiając kluczowe czynniki, które mogą mieć na nie wpływ. Zaczynamy od dolara. No i oczywiście formułą wyjściową jest tygodnik FX, który ukazuje się w każdy piątek w południu, czyli tutaj można sobie już wstępnie zapoznać się z tym, co się działo na rynku, co było najważniejsze i takim tematem przewodnim, który też był istotny. Przed przejściem do meritum ja jeszcze tylko pokażę Państwu naszą planszę, która jakby obrazuje to, że webinar nie ma formy rekomendacji, a jest webinarem informacyjnym i Państwo wykorzystują informacje, które będą za chwilkę przekazywane na własną odpowiedzialność. To też cenna uwaga dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie potem, bo webinar jest nagrywany i będzie na YouTubie na kanale bossa.pl. To chodzi o to, że komentarz jest sporządzony według stanu na daną chwilę, tak? Czyli innymi słowy, jest teraz 12:05, 14 stycznia, więc jeżeli ktoś ogląda webinar 3-4 dni później, to musi mieć świadomość tego, że w tym okresie tych 2-3 dni coś na rynku mogło zmienić, coś o czym myśmy no dzisiaj w poniedziałek nie mieli pojęcia, tak? Więc stąd też zachęcam, żeby webinary były oglądane na bieżąco, tak? Czyli z nami w poniedziałek o 12, ewentualnie chwilę po, żeby ta różnica tutaj czasowa nie była zbyt duża. Dobrze, przejdźmy teraz sobie do jakby meritum spotkania, czyli zacznijmy od tego, co to jest ten nasz tygodnik FX. Ja tylko pokażę pro forma planszę. Akurat tutaj kolega za mnie pisał w dużej mierze, bo mnie było w piątek. Natomiast z reguły tygodnik jest mojego autorstwa i autorstwa właśnie pani Sierakowskiej, która pisze surowce. I formuła jest taka, że po prostu mamy podsumowanie poszczególnych walut i mamy ten temat tygodnia, który jest ważny i mam wykres tygodnia, który też jest ważny. Ja będę starał się przechodzić tutaj przez poszczególne pary, pokazując bardziej wykresy, bo jak Państwo widzą, tutaj wykresów sporo, dużo nie ma, a część z Państwa wiem, że jest technikami bardziej niż fundamentalistami, więc te wykresy grają dużą rolę i to postaram się w takim razie je wszystkie po kolei w miarę możliwości też Państwu pokazywać i oczywiście mówić o tym, co jest dla mnie, dla rynku istotne. Jeżeli chodzi o dolara, bo zaczniemy od amerykańskiej waluty, to oczywiście są dostępne dwa koszyki walutowe na platformie Bossa FX, czyli koszyk Bossa USD, który Państwo widzą teraz w tym momencie i który zatrzymał swoje spadki na oporze, dawnym oporze z jesieni 2017. Ja to mówiłem tydzień temu, że taki tutaj opór jest, to jest, znaczy teraz wsparcie, tak, ale dawno temu to był opór i że ten poziom być może sprawdzi się jako taki pretekst do korekty dolara. Czy się sprawdzi? No właśnie, po pierwsze musimy sobie zdać sprawę z tego, co na rynek napływało w zeszłym tygodniu i czy to może być dalej istotne. Przez pierwsze 2-3 dni rynki finansowe generalnie żyły tym, że są
negocjacje amerykańsko-chińskie, że delegacja pojechała do Pekinu, amerykańska, i że tam coś się zaczyna dziać. Że rozmowa miała trwać 2 dni, okazało się po 2 dniach, że będą trwały 3 dni, co oczywiście podbiło oczekiwania, że jakieś konkrety się pojawią. Natomiast no, po tych 3 dniach w zasadzie nic żeśmy nie uzyskali konkretnego, czyli poszły ogólniki, poszły sformułowania o chęci kontynuacji rozmów na wyższym szczeblu, co moim zdaniem jest dobre, tak? Natomiast no, rynek, jak wiadomo, żyje potrzebą informacji, żeby napędzać jakieś trendy, tak? W związku z tym, że nie było tego newsa, no to w tym momencie nam troszeczkę ten wątek amerykańsko-chiński przygasł, tak? No i jeszcze dzisiaj do tego doszły dane, które wzbudziły pewien niepokój. O, mam na myśli to, co poznaliśmy dzisiaj o 4 rano, czyli dane dotyczące bilansu handlowego w Chinach za grudzień. Tutaj no niby na pierwszym rzucie wydaje się, że on jest bardzo dobry, bo nadwyżka nam wzrosła. Natomiast jeżeli spojrzymy na składowe, to to wygląda kiepsko, bo mamy załamanie się eksportu i importu. To są największe spadki w zasadzie od 2-3 lat w ujęciu rocznym. I to no, wyraźnie pokazuje, że wpływ tych wyższych ceł, które już w grudniu jakby weszły w życie, no, jest dla Chińczyków jednak bolesny, tak? Więc dane słabe, te nastroje dzisiaj rano się nam właśnie pogorszyły. No i dobrze by było, gdybyśmy no, zobaczyli jakieś no, właśnie nieco więcej konkretów, tak, w temacie tych rozmów handlowych amerykańsko-chińskich. Konkretów nie ma. Przy okazji pojawiły się dzisiaj informacje, że Trump jednak nie będzie jechał do Davos, czy na szczyt ekonomiczny w Davos w końcu stycznia. Wcześniej takie informacje się pojawiały, nawet mieliśmy plotki, że być może byłoby spotkanie Trumpa z wiceprezydentem Chin właśnie w Davos. Teraz widać, że to gdzieś tam sobie znika. No i oczywiście rynek zawsze będzie miał pewne wątpliwości, czy uda się generalnie zlikwidować to ryzyko powrotu do wojen handlowych po 1 marca, bo przypomnę, że 1 marca kończy się ten taki umowny rozejm, który był zawarty pod koniec listopada, no, który przewidywał, że obie strony nie nałożą na siebie nowych ceł. Więc nie ma jeszcze jakiejś tu deklaracji, że ten rozejm będzie wydłużony. Więc rynki są w pewnym zawieszeniu. To oczywiście nam nie pomaga jakby próbie kreowania jakiegoś lepszego nastroju. Oczywiście lepszego nastroju wokół rynków wschodzących, czyli też rynków, które no, są wrażliwe na globalne ryzyko. Więc tutaj w zeszłym tygodniu, te pierwsze właśnie 2-3 dni, dolar był słabszy, bo inwestorzy się bardziej interesowali walutami bardziej ryzykownymi, właśnie w kontekście tych relacji amerykańsko-chińskich. Po drodze z ważnych informacji mieliśmy, powiedział, przełomowe chyba sformułowania ze strony członków Fedu. Konkretnie tutaj mam na myśli wypowiedź niejakiego Rafaela Bostika, to jest członek Fedu z Atlanty, znany z dość gołębich poglądów. No i pan Bostik w środę stwierdził, że w najbliższym czasie, to w zasadzie, jeżeli chodzi o poziom 100%, to możemy pójść w każdym kierunku. Czyli to jest takie otwarcie furtki pokazujące, że stopy też w sumie mogą spaść. No i to jest coś, co się wpisuje w spekulacje, które się pojawiły od początku stycznia na rynku, że być może Fed nawet obniżyłby poziom 100%. Kilka dni wcześniej, czyli jeszcze tydzień temu, od dzisiaj i tam parę dni, czyli na przełomie tygodnia poprzedniego, rynek żył
tym, co wspomniał nawet sam Jerome Powell, czyli możliwością pewnych zmian w skali programu QT. Program QT to jest odwrotność programu QE, czyli chodzi o program, który zakłada ograniczanie bilansu Fedu, który został wyraźnie powiększony przez program QE. Czyli innymi słowy, na obecną chwilę Fed zasysa z rynku 50 miliardów dolarów miesięcznie, co jest pewną formą zacieśniania polityki monetarnej. I tutaj właśnie pojawiły się takie słowa, które nie wykluczały zmiany w tym programie QT, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. No, potem, kilka dni później, właśnie doszły słowa Bostika, który mówił o obniżce stóp procentowych. Efekt jest taki, że rynek w zasadzie utwierdza się w tym, że przez najbliższe miesiące, przynajmniej w pierwszym półroczu, Fed niczego nie zrobi, jeżeli chodzi o znaczy niczego nie zrobi w temacie podwyżek stóp, co oczywiście napędzałoby nam ten scenariusz, w którym dolar jest słabszy. Z tym, że żeby ten scenariusz się sprawdził, to potrzebujemy właśnie jakby elementów wspierających drugą stronę, tak? Czyli te inne waluty w relacji z dolarem. No i teraz, tak jak wspomniałem, był ten silnik w postaci negocjacji amerykańsko-chińskich. On się troszeczkę nam teraz zacina, bo nie mamy konkretów. Nie jest jasne to, co stanie się w temacie Brexitu, chociaż akurat funt w piątek wyraźnie skoczył do góry. No i rynek w pewnym sensie nastawia się na to, że zobaczymy odroczenie Brexitu parę miesięcy. Ale oczywiście nikt nie wie, jak to zrobić do końca, ponieważ Partia Pracy, która tutaj jest kluczowa w tym całej układance, twierdzi, że oczywiście należałoby uniknąć ryzyka twardego Brexitu, no ale przy okazji widać, że Partia Pracy chce też rozegrać scenariusz, który dla niej byłby korzystny, czyli wcześniejszych wyborów do parlamentu i przejęcia władzy od Torysów. Okej, czyli jakby te dwa silniki trochę nam jakby nie do końca grają dobrze. No po drodze oczywiście mamy wciąż dane, które są słabe, na przykład dane mamy kiepskie w Europie. Też nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał temat polityki ECB w tym roku. Widać, co pokazały zapiski ostatnie z posiedzenia ECB w grudniu. Widać, że Europejski Bank Centralny pozostaje dość ostrożny w ocenie perspektyw gospodarki europejskiej, więc niby po tym spadku dolara, widać, że trochę nam się jakby ten temat tych innych walut, które mogły przejąć stary, też nie jest trwały, tak? Więc dolar dzisiaj rano widać, że powraca do sił. No i patrzymy oczywiście, co wydarzy się dalej. Technicznie, tak widzimy, BOSA USD daje pewne tutaj przesłanki ku temu, że jakieś odbicie mogą być wykreowane, choć raczej niezbyt duże, bo już pierwszy opór jest 81,18 i też pamiętajmy oczywiście o tym, że dolara nie wspiera fakt przedłużającego się tak zwanego government shutdown, czyli zamknięcia instytucji państwowych. To już będzie 23 dzień dzisiaj. I na horyzoncie jakoś nie widzę za bardzo perspektyw na jakiś kompromis. Republikanie są mocno skłóceni z demokratami. Demokraci nie chcą w ogóle słyszeć o tym, żeby sfinansować mur przy granicy z Meksykiem. No i w zasadzie im dłużej się to będzie przedłużało, tym oczywiście nie jest to dobre dla gospodarki i tym samym właśnie może dolarowi szkodzić. Więc tak, BOSA USD coś pokazuje na odbicie. Tak zwany FUSD, czyli dolar indeks, też zatrzymał się tutaj na wsparciu w zeszłym tygodniu i też coś pokazuje na odbicie, ale też niewiele. Czy jakby
Jesteśmy w korekcie z impulsu spadkowego, ale bez jakichś przesłanek ku temu, że ona miała być wyraźna. Czyli jakby sentyment do dolara w tym ujęciu kilkutygodniowym raczej pozostanie słaby i wydaje się, że ewentualna korekta raczej powinna być szansą ku temu, żeby po prostu zająć być może bardziej, znaczy lepsze pozycje, tak, grające przeciwko dolarowi, niż do tego, żeby szukać tu okazji, żeby zająć pozycje, które dolara kupują. Dobrze. Co ważnego w kalendarzu? Tutaj z tym jest pewien problem, bo mamy właśnie ten government shutdown i nie wszystkie publikacje, które Państwo w kalendarzu widzą, mogą mieć rzeczywiście miejsce. Tutaj tak, jeżeli chodzi o jutro, czyli wtorek, mamy regionalny indeks w New York Empire State, który wypadł gorzej w grudniu. W styczniu być może zobaczymy jakieś małe odbicie. Mamy też inflację producencką. No i mamy tutaj kolejne wypowiedzi członków Fedu, które też pewnie na rynek będą mieć wpływ. W środę dane dotyczące detalicznej sprzedaży. To jest 14:30, czyli zobaczymy, jak to wyglądało właśnie w grudniu, kiedy były święta. No nie ukrywam, że dane powinny być przynajmniej tak, jak to już się pokazuje, bądź lepsze, tak? Natomiast z drugiej strony powstaje pytanie, czy lepsze dane potrafią zmienić nastroje, czy też lepsze dane są tylko pretekstem tego, żeby na krótko rynek się podbił, a po czym wrócił znów do swojego pesymizmu, tak, jeżeli chodzi o perspektywy dla gospodarki amerykańskiej. Tutaj mamy jeszcze w czwartek dane dotyczące indeksu filii Fed, czyli podobnie jak jutro, to tutaj dla regionu Filadelfii. Tym razem mamy pozwolenie na budowę domów i dynamikę budów, które zostały już rozpoczęte w grudniu, i piątek produkcja przemysłowa i tak zwane nastroje konsumenckie, dane wstępne za styczeń. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Przejdziemy sobie teraz do euro. Spojrzymy sobie na koszyk BOS Euro. Czyli też to jest taki nasz wewnętrzny instrument, który złożony jest z czterech par w relacji do euro. Połowa udziału to jest euro-dolar, 26% to jest euro-jen i reszta to jest euro-frank i euro-funt. No niby fakt, że euro-dolar dominuje, tak, przez połowa koszyka, ale nie powoduje jednak tego, że to jest jakby proste przełożenie euro-dolara na wykres, tak? Czyli jednak ten instrument BOS-a euro ma tutaj swoje plusy i na pewno jest wart uwagi, jeżeli chodzi o jako taki ogólny koszyk. I co my to widzimy? No widzimy przede wszystkim to, że tak, mieliśmy fałszywkę w postaci 2 stycznia, tutaj taki wąs się pojawił, ale generalnie no, nie udało się trwale naruszyć wsparcia, które możemy sobie w tym obszarze wyznaczyć. Czyli dopóki to wsparcie się utrzymuje, dopóty mamy jakieś tam szanse na to, żeby rynek próbował wykreować jakąś korektę na euro. Wskaźnikowo RSI 9 taką korektę nie wyklucza, bo to widzimy, że mamy sygnały pozytywne z kursem, czyli dywergencje właśnie wzrostowe. Więc obserwujmy uważnie, pewne szanse na jakieś odreagowanie euro są, chociaż tak naprawdę no, brakuje nam newsa pozytywnego, który by euro wspierał, bo tak, z jednej strony mamy dane, które się pojawiają, oczywiście dane są wsteczne, tak, czyli dane grudniowe, listopadowe, zwłaszcza chodzi o Niemcy, no, które pokazują, że jest coraz gorzej, tak, no bo wojny handlowe, czyli słabe Chiny, to słaby eksport niemiecki do Chin,
No i tym samym gorsze nastroje w strefie euro. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie dobre newsy, które miałyby się pojawić, to oczywiście uważnie obserwujmy właśnie temat wojen handlowych i rozmów amerykańsko-chińskich. Jakikolwiek przełom od razu sprawi, że euro to zareaguje pozytywnie. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi to oczywiście Brexit, tak? Czyli to, że jeżeli by nam się oddaliło ryzyko Brexitu, a najlepiej w ogóle jakby Brexit był odwołany, no to w tym momencie na pewno to jest też plus dla euro, ponieważ to nie jest tak, że Brexit sam sobie szkodzi tylko funtowi, a euro nie szkodzi. To szkodzi na obie strony. Więc jeszcze raz, wojny handlowe, jeżeli ryzyko zmaleje, to dobrze dla euro, jeżeli oddali się Brexit, dobrze dla euro. No i punkt trzeci to oczywiście to, jaka będzie narracja ze strony ECB. Na razie widać, że ECB jakby ostrożnie podchodzi do tematów tych ryzyk, które są na horyzoncie. Tam oczywiście wspominamy, mamy jakby wspomnienie tego, że te ryzyka spadkowe są większe, natomiast ECB no, wyraźnie jakby no, nie porzuca jeszcze jakby tej narracji, która gdzieś tam mówi o tym, że gdzieś tam na przełomie roku zobaczymy, albo na jesieni, na przełomie roku zobaczymy podwyżkę stopy depozytowej. Więc to gdzieś tam sobie jeszcze jest. Ale oczywiście te dwa elementy, właśnie wojny handlowe i Brexit, jeżeli to nam zniknie, to jest szansa na to, żeby euro nam próbowało odbić do góry. No i teraz powstaje pytanie, czy tak da coś ugrać na koszyku? Jak można coś ugrać? Ja bym tu dołożył jeszcze jedną linię i bym ją zrobił w ten sposób. Czyli jeżeli coś zobaczymy pozytywnego, to właśnie taki ruch, o, tutaj byśmy też zobaczyli na euro. I raczej być może tylko to. Więc nie jest to jakiś spory zasięg, ale na obecną chwilę zawsze jest coś. Na razie widzimy, że tutaj nam coś się układa pozytywnie. No i teraz, jeżeli przejdziemy do głównej pary, do euro-dolara, to tutaj się troszeczkę sprawa komplikuje, ponieważ mamy do czynienia z kanałem wzrostowym. I tu, jak myśmy przebijali 1,15 w środę, to właśnie było naruszenie w zasadzie oparte o słabość dolara, a nie o siłę euro, bo mieliśmy reakcji na słowa Rafaela Bostika o tym, że też obniżka stóp w USA jest możliwa, nie tylko podwyżki, to dotarliśmy dość szybko do górnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. I jak na razie ono zapracowało. Widać, że kolejne 2 dni tutaj euro wyraźnie cofnęło się w dół. Do dolara, zeszliśmy poniżej poziomu 1,15, który wydawało się, że być już takim jakby sygnałem, że jest lepiej. No i teraz pytanie, co dalej, tak? Możemy przyjąć założenie, że maszerujemy w stronę dolnego ograniczenia kanału. To będzie rejon 1,1340 mniej więcej. Ale i też możemy przyjąć inne założenie, że szukamy gdzieś po drodze jakby linii środkowej tego kanału, to było mniej więcej w tym miejscu, i oczekujemy, że ona sprawdzi się jako wsparcie. Że taka technika może być użyta w sytuacji, kiedy oczekujemy, że kolejny ruch będzie ruchem, który wybije kanał. No i wtedy możemy przyjąć taki scenariusz. Chociaż na obecną chwilę, to tutaj tak naprawdę jest to scenariusz dwukierunkowy, ale sam w sobie no, mający jednak więcej prawdopodobieństw, że zrealizuje się próba odbicia znów na 1,15 niż zejście na 1,13. Po pierwsze, Brexit. Na bliższe dni powinny przynieść jakieś konkrety odnośnie tego, co dalej. Po drugie, to właśnie wątek związany z generalnie słabym dolarem. Czyli innymi słowy, jeżeli do końca tygodnia
Będziemy się utrzymywali nieco powyżej tych okolic, czyli 1,14,50, 14,60. To już samo w sobie będzie dobre do tego, żeby oczekiwać, że rynek powtórnie spróbuje wyjść powyżej 1,15. Dobrze, kolejny wątek to oczywiście funt, o którym tutaj możemy powiedzieć sobie najpewniej dużo, bo wiele z różnych informacji. Ja tylko powiem dwie rzeczy. Funt w piątek nam się wyraźnie wyrwał do góry, ponieważ pojawiła się plotka, jakoby na jeden tutaj, jakoby w rządzie premier May była koncepcja, że rzeczywiście należy odroczyć Brexit. To zostało później zdementowane. Natomiast jakby wiara w to, że taki scenariusz jest możliwy, pozostała. I funt nam się za bardzo już nie wrócił do dołu, tak? Czyli mimo, że to jest głosowanie w Izbie Gmin, że ono może być przegrane dla premier May, to mimo tego funt pozostaje wysoko. Rynek koncepuje w ten sposób. Jeżeli w zeszłym tygodniu parlament przyjął poprawkę do ustawy i teraz jest tak, że rząd ma 3 dni, a nie 3 tygodnie, tylko 3 dni na przedstawienie planu B, po czym to parlament przyjmuje inicjatywę, to rynek sobie koncepował, że w zasadzie od soboty bądź przyszłego tygodnia, de facto później przyszłego tygodnia, poniedziałku, to parlament przejmie inicjatywę w temacie Brexitu. I tutaj no, widać, że buduje się pewien konsensus ku temu, żeby użyć artykułu 50 i przedłużyć proces wychodzenia w czasie, czyli albo wysłać do Unii Europejskiej wniosek, że wydłużamy proces wychodzenia o 3-4 miesiące, albo po prostu wstać wniosek o to, że zawieszamy proces Brexitu i szykujemy się do drugiego referendum. Tu oczywiście jest pewien mankament i jakaś trudność w wykonaniu tego manewru, ponieważ tak, z jednej strony premier May tłumaczył silnie, że niewykonanie woli narodu, która była w referendum, jest naruszeniem reguł demokracji. I premier May upiera się ku temu, że należy to porozumienie przegłosować i należy wyjść, znaczy należy uszanować generalnie to, co naród powiedział. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o poparcie dla idei zawieszenia Brexitu, to oczywiście jest frakcja proeuropejska w Partii Konserwatywnej, jest też frakcja, jeśli tak powiedzmy sobie, centrowa, jest frakcja eurosceptyków, która oczywiście wiadomo zagłosuje przeciwko temu, bo ona chciałaby wyjść z Unii. Ale żeby ten scenariusz się ziścił, że mamy przesunięty Brexit, albo odwołany Brexit, to ważna jest deklaracja Partii Pracy. A widać, że Partia Pracy próbuje właśnie to rozegrać w ten sposób, żeby przeprowadzić głosowania, wotum zaufania dla premier May i siłą rzeczy doprowadzić do przedterminowych wyborów, które według sondaży Partia Pracy może wygrać. Czyli wpierw, znaczy jest takie tutaj powiedzenie Partii Pracy, wpierw wybory, a potem Brexit. Tylko oczywiście pytanie, czy to się uda i czy nie należy generalnie jakoś działać w miarę szybko. Więc jeżeli będą jakieś przepychanki co do decyzji, co dalej z Brexitem, a będziemy już widzieli, że głosowanie jutrzejsze jest przegrane, to też nie będzie wiadomo sprzyjało nastroniom wokół funta. Czyli tutaj musiałoby dojść do jakiegoś w miarę szybkiego konsensusu co do tego, co robimy dalej, żeby uniknąć tej niepewności, która zwłaszcza najbardziej uderza w brytyjski biznes, tak? Który no, widzi, że zostało 2 miesiące do końca, a nie widzi decyzji, tak? I szykuje się na gorsze. Więc tutaj
To oczywiście jest dla nas najważniejsze. Więc na razie widać, że tak mówię, jutro jest głosowanie, rynek na to nie reaguje. I teraz jak do tego podejść? Dzisiaj rano widziałem bardzo fajny opis, jak do tego podejść. Generalnie, jeżeli we własnej partii konserwatywnej będzie jutro więcej niż 100 głosów przeciwko porozumieniu, które wynegocjowała premier May z Unią Europejską, to będzie to sygnał, że no nie da rady już niczego modyfikować i idziemy w stronę przesuwania bądź odwoływania Brexitu. Natomiast jeżeli sprzeciw będzie poniżej 100 głosów, to są szanse na to, że jeszcze można coś z Unią ewentualnie negocjować i być może jeszcze raz powtórnie głosować to porozumienie. Wydaje się, że w obecnej chwili rynek nastawia się na to, że po prostu w miarę szybko przejdziemy do etapu odwołania Brexitu. Natomiast no właśnie, jeżeli byśmy mieli takie coś, że z poniżej 100 przeciwko i mamy jakieś wątki, że a jeszcze raz spróbujmy robić długie głosowanie, to wiadomo, to też odciąga temat w czasie i niebezpiecznie zwiększa niepewność dla biznesu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o funta, w zasadzie jest kilka szkół, tak? Jedna szkoła mówi o tym, że jak napisałem jeszcze przed Sylwestrem, Happy New Year i idziemy do góry na 1,36, bo taki byłby zasięg generalnie z formacji tygodniowej, bo zobaczmy, że to było naruszenie tego poziomu 26,60, ale nie było zbyt duże, czyli formacja 2B i po 2B z reguły dostajemy taki mocny ciąg w górę, tak, który no być może by się nam teraz sprawdził. Więc możemy przyjąć scenariusz bardzo optymistyczny, że w ciągu 2-3 miesięcy dojdziemy do 1,36 na parze funt dolar. Ewentualnie możemy przyjąć scenariusz taki, że jeszcze po drodze nas będzie huśtało, tak? I tutaj akurat właśnie dzień jutrzejszy może być takim dniem, że będzie ogromna zmienność. Chociaż wydaje mi się, że w krótkim okresie to rynek będzie wykorzystywał taką zmienność, powiedzmy sobie, tego typu do szybkich jakby zakupów funta, bo będzie liczył na to, że jednak politycy nie dopuszczą do sytuacji, w której 29 marca dochodzi do chaotycznego Brexitu, czyli że tego nikt nie będzie chciał i że gdzieś tam się to porozumienie znajdzie, żeby właśnie to ryzyko przynajmniej o jakiś czas odsunąć w czasie. Więc na funcie w zasadzie przyjąłem założenie, że po prostu szukamy dołka, szukamy dobrej ceny, tak, do tego, żeby rozgrywać go dalej do góry. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, to idziemy dalej. Teraz przez chwilę pokażemy sytuację wokół jena, a wokół jena może, o, to będzie tu dobry wykres pary dolar-jen. Wyraźny trend spadkowy, ale który, jak widać, cały czas nam pracuje, przepraszam bardzo, cały czas nam pracuje. Jak na razie to ta linia się nam sprawdza, chociaż moim zdaniem dochodzimy już pomału do sytuacji, kiedy ten trend chyba będzie ulegał jakby takiemu przechodzeniu w trend boczny i być może potem jakieś odbicie. Oczywiście nie od razu, ale generalnie technicznie rzecz biorąc, to co stało się 2 stycznia, to już samo w sobie było przereagowaniem. I często bywa tak, że rynek próbuje jeszcze raz schodzić gdzieś w okolice tego przereagowania. Tu ja na przykład przyjął sobie, że wsparciem jednak nie jest ten wąs, tylko jest u korpusu świec, więc jeden to był poziom 106,60. I że gdzieś w tą stronę będziemy próbowali sobie nieco schodzić.
Jeżeli chodzi o czynniki, które będą wpływały na parę dolary jen, to oczywiście patrzymy na globalne nastroje. W tym tygodniu, tak jak wspomniałem, zaczęliśmy tydzień od gorszych nastrojów wokół Chin. Dzisiaj zaczyna się też sezon wyników spółek na Wall Street, co oczywiście może mieć wpływ na rynki akcji, z którymi dolar jest powiązany, więc ja przez chwilę może pokażę Państwu wykres S&P 500, gdzie też wydaje się, że dotarliśmy do ważnego punktu na wykresie. Tu też nie ukrywam, że być może zobaczymy jakąś korektę tych wzrostów, które się zaczęły w święta. Więc bądźmy ostrożni, jeżeli chodzi o rynki akcji, i właśnie jakaś korekta na rynkach akcji mogłaby tutaj nam sprowokować ruch właśnie na parze dolar jen. Czyli im większe globalne ryzyko, tym dolar jen znów słabszy. A jeżeli chodzi o franka, to tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeżeli spojrzymy na parę euro CHF, to w zasadzie powiedziałbym, że tu się bardziej chyba się buduje jakiś konsensus wokół trendu spadkowego, czy trendu bocznego, a nie spadkowego, bo tutaj to oczywiście były szanse, żeby zejść niżej. O, one były w tym miejscu, ale widać, że 9-10 stycznia to jest taki tutaj okres tych dwóch dni, gdzie nam się ten wątek zaczął trochę zmieniać, tak? Czyli spójrzmy sobie też na wskaźniki RSI 9, ujęcie dzienne. Widać wyraźnie, że są dywergencje z kursem bazowym. To też jakieś dywergencje widać na stochastiku, więc przechodzimy sobie w jakiś trend boczny. Być może tutaj jakaś większa baza nam się szykuje pod jakiś ruch tego typu, ale to jak na razie jeszcze to jest moim zdaniem zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Tutaj by nam się przydało po prostu jakieś lepsze informacje makro ze strefy euro, tak żeby móc tutaj coś w tym temacie ruszyć. Na razie mamy po prostu przechodzenie w trend boczny. Co dalej? Na kolejnych parach może przez chwilę zerkniemy sobie na jedną z ciekawszych par, które były jakie był w zeszłym tygodniu. Dolar, czy USD CAD, czyli dolar amerykański do kanadyjskiego. Tutaj początek roku dość dobry dla CAD-a. Od 3 stycznia bardzo ładny ruch do 9 stycznia, napędzany po pierwsze odbiciem ceny ropy naftowej na rynkach globalnych, po drugie oczekiwaniami wokół przekazu ze strony Banku Kanady. Rynek spodziewał się tego, że po tym jak w grudniu Bank Kanady wydał bardzo ostrożny komunikat, to że teraz jakby te sygnały będą już mniej głębie. I tak oczywiście było, tak? Tutaj posiedzenie Banku Kanady było w środę, oczywiście poziom stóp został bez zmian, natomiast z komunikatów wynika, że Bank Kanady uważa to, co się dzieje obecnie w gospodarce za przejściowe ryzyka, przejściowe spowolnienie i spodziewa się, że w przyszłym roku, czyli w 2020, gospodarka będzie rozwijała się powyżej potencjału. To jest raz. Druga sprawa to to, że neutralny poziom stóp to jest od 2,5% wzwyż, czyli jeszcze potrzebne byłyby 3 podwyżki. No i że te podwyżki będą miały najprawdopodobniej miejsce w dłuższym okresie. Więc widać, że jakby Bank Kanady daje sygnał taki, że ok, pauzujemy, ale to nie jest koniec cyklu, tylko pauzujemy być może na chwilę i potem dalej będziemy
podwyższali stopy. Natomiast oczywiście na rynek, który już pod taki scenariusz sobie wcześniej gdzieś tam grał, już dalej kada nie umocnił, mamy próbę korekty. Tutaj się wpisało cofnięcie na rynku ropy, które miało miejsce w ostatnich dwóch dniach. Natomiast no widać, że korekta na kadzie no nie jest na razie duża. No i się powstaje zawsze pytanie, czy możemy liczyć na kontynuację ruchu, czy też nie. Ja uważam, że po takim dużym ruchu technicznie z reguły następowały nieco dłuższe okresy stabilizacji, po czym dopiero ewentualnie następował jakiś dalszy ruch. Więc na razie Kanadyjczyk raczej pewnie postoi sobie w miejscu. No i oczywiście będziemy zerkali głównie na to, co się będzie działo na rynku ropy naftowej, a tutaj możemy sobie na chwilkę przejść, zobaczyć sobie wykres. Dzienny wykres F-Oil, czyli ropy WTI na naszej platformie wygląda w ten sposób. No i widać, że rynek troszkę się zmęczył zwyżkami, natomiast na pytanie, czy spadek, który teraz obserwujemy, jest spadkiem na niedługo, czy to jest wyłącznie korekta, po której ewentualnie jeszcze raz wskoczymy na ten wyższy rejestr. Tak? Tutaj jakbyśmy spojrzeli sobie na wykres, no to opór jest gdzieś przy 54,5, tak? Dopiero, czyli jeszcze nam brakuje jednej fali wzrostowej, przynajmniej jeżeli chodzi o krótki okres. Dobrze, idziemy sobie dalej i zerkamy teraz może już na... jeszcze spojrzymy sobie w takim razie na waluty typu AUD, NZD, czyli na antypody. Tutaj zeszły tydzień był dobry dla australijskiego właśnie na fali tych oczekiwań co do jakiegoś odwilży w relacjach amerykańsko-chińskich. No i technicznie biorąc, no rynek wygląda nieźle, tak, jeżeli chodzi o wykres tygodniowy, bo tutaj mamy do czynienia z pewnym jakimś próbą naruszenia tego tutaj oporu, które teraz sobie wyrysujemy na tym prostym kącie żółtym. No i tu przede wszystkim to, co jest ważne w tej tygodniówce, to jest to, że to, co stało się 2 stycznia, w żaden sposób nie wahnęło wskaźnikami. Tu mamy dywergencje pozytywne i widać, że z tego układu tak się wydaje oczywiście, że powinniśmy dojść gdzieś przynajmniej w okolice tutaj tych szczytów, tak? Czyli to jest mniej więcej pomiędzy 0,7360 a 0,7380. Czyli że gdzieś tutaj te okolice nas byśmy czekają, żebyśmy je zobaczyli. No oczywiście wiadomo, po drodze jeszcze jakieś mogą być próby korekty, natomiast no, te parę tygodni niby wygląda dobrze. NZD, USD, to też wykres nie jest taki zły. Ujęcie dzienne. Tutaj zobaczmy, że w przeciwieństwie do AUD, USD nie było nowego dołka 2 stycznia. To był spadek o wiele mniejszy. No i to, co można robić, to można sobie już nawet teraz gdzieś tam koncypować, że jesteśmy w budowaniu jakiegoś kanału wzrostowego, tak? I tutaj no generalnie jakieś mamy po drodze mamy jakieś schodki, czyli idziemy do góry, schodek, konsola, do góry, konsola, ale generalnie, że te kilka tygodni to jest gdzieś tam, tak? Czyli podobne wskazania jak w przypadku AUD, USD, no oczywiście o ile nie załamią się rozmowy amerykańsko-chińskie, tak? Zresztą może tak być, że nagle zobaczymy tweet Trumpa, który mówi, że nic nie wychodzi, że wszystko jest źle i że nakładamy cła od 1 marca. Ale jeżeli do tego nie dojdzie, to oczywiście w dalszym ciągu gdzieś tam sobie rynek może spodziewać się, że korekty
są jak na razie okazją do wchodzenia do góry, bo możemy być wyżej. Co do walut skandynawskich, tutaj trochę uwagi poświęcimy przez chwilę. Po pierwsze, jeżeli chodzi o koronę szwedzką, były zapiski z posiedzenia Riksbanku, które miało miejsce w grudniu. Przypomnę, że to posiedzenie, na którym wzrosły stopy procentowe w Szwecji. I tutaj rynek przez chwilę bał się sytuacji, że te zapiski pokażą, że to była głębia podwyżka. Tak się nie stało, czyli z zapisków wynika, że członkowie Riksbanku widzą konieczność dalszych podwyżek. Oczywiście też zwracają uwagę na ryzyka globalne, ale uważają, że te podwyżki będą konieczne. Natomiast no, jak patrzymy na wykres Eurosega, tak widzę nie do końca, jakby rynek wierzył w to, co Riksbank mówi. No, widzimy, że na Euroseku trend boczny, mamy taką równowagę pomiędzy euro a koroną szwedzką. Co do pary dolar SEK, to też równowaga w ostatnich dniach. Chociaż sumarycznie rzecz biorąc, te informacje, które napływają, nie są takie złe. Dzisiaj na przykład mieliśmy rano dane odnośnie szwedzkiej inflacji za grudzień. Wypadła zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. W najbliższą środę w parlamencie szwedzkim będzie próba powołania premiera. Według tutaj doniesień być może się uda przełamać impas, który trwa od września. Więc dla korony szwedzkiej niby ten ogólne otoczenie nie jest takie złe. Co do korony norweskiej, tutaj mieliśmy daną inflacji, która wypadła nieźle. Mieliśmy też wpływ cen ropy naftowej, choć to akurat ostatnie, akurat w piątek widać, że ten wpływ nam wygasł i rynek poszedł do góry. Więc w krótkim okresie to właśnie ropa naftowa tutaj będzie miała chyba największy wpływ na notowania korony norweskiej. Teraz przejdziemy sobie płynnie do walut emerging markets, zwłaszcza tutaj naszego złotego, ale jeżeli mówimy o emerging markets, to ja bym skupił się na początku na Turcji. Turcja, gdzie no widać po pierwsze to, że wydarzenia z 2 stycznia, kiedy turecka lira zareagowała negatywnie na tak zwany flash crash, pokazują, że tutaj nam się już jakby zmienia klimat, ten długoterminowy, tak? W zasadzie od końca sierpnia do początku grudnia mieliśmy taki dość fajny trend na umocnienie się liry tureckiej. On oczywiście był napędzany tym, że mieliśmy dość dużą korzyść z tego, że stopy procentowe w Turcji są wysokie, a na świecie jest to zupełnie inaczej, tak? Kiedy mieliśmy jakby ten cały taki fajną historię dotyczącą gry pod carry trade, to nam się zaczęło kończyć. No i to co się stało tutaj właśnie 2 stycznia na tureckiej lirze. Potem niby był powrót, ale widać, że już mamy jakby zakłócenie tego impulsu. No i teraz do tego doszły jeszcze nam czynniki odnośnie polityki, czyli mamy w zasadzie dość duży spór pomiędzy Ankarą a Waszyngtonem. Przypomnę, że Trump zdeklarował w grudniu, że wycofa wojska z Syrii. To oczywiście tworzyło masę pytań o losy Kurdów, którzy wcześniej wspierali Amerykanów w walce z ISIS, a ci Kurdowie, jak wiadomo, nie są lubiani przez Turków. No i teraz tutaj Turcja zapowiada, że uderzy właśnie w Syrię, tam gdzie są Kurdowie. To spotyka się z dość dużym oporem ze strony Białego Domu i z groźbami wprowadzenia sankcji gospodarczych, jeżeli
Erdogan by na taki scenariusz się zdecydował. Więc tutaj no, preteksty rynek ma do tego, żeby właśnie rozgrywać tą lirę turecką na korektę. I wygrasy są w sumie dość podobne do dolar lira, euro lira, bardzo podobne do siebie wygresy, więc tego nie ma większych różnic. A jeżeli chodzi o ogół rynków wschodzących, to wyglądało to nieźle właśnie dzięki temu, że mieliśmy w pierwszej połowie tygodnia oczekiwania na odwilż amerykańsko-chińską, potem generalnie cały wątek słabszego dolara, więc na przykład jak spojrzymy sobie na inną walutę, jak chociażby rubel rosyjski, czy dolar do rubla, to widzimy tutaj zupełnie coś innego, tak? Widzimy, że to się jakoś utrzymywało w dość ciekawych relacjach. Ale okej, wróćmy teraz już do naszego polskiego złotego, bo czas pomału mija, zostało nam czasu około 8 minut do 13, więc przechodzimy później do naszego złotego. Tutaj, no właśnie, co tu widzimy? Generalnie zmienność na złotym obrazowana przez instrument Bossa PLN czy koszyk złotego pokazuje, że no, jest niby na rynku bardzo spokojnie, tak? Czyli przez ostatnie kilka tygodni, kiedy mieliśmy tu różne eskalacje problemów, wojen handlowych, obaw o gospodarki globalne, wszystko, złoty spokojnie sobie czeka. To oczywiście może innych irytować, a innym włącza tu jakieś, powiedzmy sobie, sygnały, że okej, skoro tak, to być może coś się tutaj wydarzy, tak? Bo wiadomo, że ta niska zmienność nie może trwać wiecznie, tak? Musi znów powrócić jakieś większe wahania. Patrząc na tak na złotego, wydaje się, że prędzej złoty się umocni, się osłabi. Po pierwsze, słaby dolar. Po drugie, moim zdaniem szanse na to, żeby była jakaś odwilż w relacjach amerykańsko-chińskich, czyli wyciszanie tematu wojen handlowych. Po trzecie, odwleczenie Brexitu. Więc te gdzieś trzy elementy obniżają nam w pewnym sensie globalne napięcie, a tymczasem mamy jeszcze wsparcie w postaci Fedu, tak, który no, dał w ostatnich dniach bardziej głębią retorykę, i przez najbliższe pewnie 2, 3, 4 miesiące dolar, tak wspomniałem, być może będzie gdzieś tam słabszy i to może wspierać ewentualnie te inne rynki. No niestety, ale Polska nie ma za bardzo zaoferowania przekonujących jakichś argumentów odnośnie polityki pieniężnej. Posiedzenie RPP, które miało miejsce w ostatnich dniach, pokazało wyraźnie, że Rada pozostaje gołębia i być może stopy się długo nie zmienią. Nawet tutaj Glapiński powiedział, że to może, że mogą być utrzymane bez zmian do końca kadencji, czyli to byłby rok 2022. Oczywiście, no ja wydaje mi się, że to jest zbyt długi termin, żeby coś prognozować, ale mam wrażenie, że nasza rada będzie jak najdłużej zwlekać z podwyższeniem stóp i podwyższy je dopiero wtedy, kiedy taka podwyżka będzie miała miejsce w strefie euro. Tak, żeby jakby zachować to różnicę w poziomie stóp. Więc innymi słowy, to pewnie nie będzie jakoś szybko. Ale okej, na to rynek za bardzo jakoś nie reaguje, więc może i dobrze nawet. Więc spójrzmy teraz na poszczególne pary, zobaczmy sobie, jak to wygląda technicznie do rozegrania. Euro-złoty. Tutaj widać, że rosną nam szanse na to, żebyśmy zeszli w okolice tutaj tego żółtego prostokąta, czyli to jest rejon 4,2730 do 4,2660. Ważnym czynnikiem będzie tutaj zachowanie się wskaźnika RSI 9,
który przypomnę, że pozostawał w trendzie wzrostowym od mniej więcej pierwszej dekady listopada. No i jeżeli ten trend, czyli jeżeli zobaczymy jakieś tu wyraźniejsze właśnie złamanie tego trendu, czyli takie wybicie wskaźnika RSI, to będzie sugerowało, że analogiczny ruch się pojawi prędzej czy później na instrumencie bazowym. To jest raz. A właśnie, czy to będzie w tym tygodniu? Nie wiem do końca, ponieważ na dzisiaj przynajmniej widać było, że te ryzyka na świecie nam nieco wzrosły. Więc to być może nie będzie w tym tygodniu, tak? Na to poczekamy sobie jeszcze kilka dni, może dopiero będzie w przyszłym tygodniu. Punkt drugi, dolar złoty. Jeszcze widać juana, więc go przewiniemy i znajdziemy dolara złotego. Proszę bardzo. Tutaj widać na wykresie taki szeroki kanał, chociaż ten kanał jest troszeczkę jakby oszukiwany, bo widzimy, że dolne ograniczenie ma tylko jeden półwspólny, ale gdyby ten kanał miał zaistnieć właśnie, to byśmy mieli tutaj jakiś taki hipotetyczny zasięg ruchu w dół. Teraz pytanie, czy ten ruch spadkowy, my jakoś zobaczymy szybko, czy też nie. I na ile trzeba na niego jeszcze poczekać. No przede wszystkim przy dolarze złotym się liczy euro-dolar. Tak? Jeżeli euro-dolar nie zejdzie poniżej 1,1450 w tym tygodniu, no to będziemy tutaj pewnie próbowali schodzić w dół pomału. I przyspieszymy wtedy, kiedy zobaczymy jakiś wyraźniejszy ruch w górę na parze euro-dolar. Jeżeli chodzi o takie ograniczenia od góry, to mam wrażenie, że trudno będzie mówić o jakimś wybiciu tutaj z tego obszaru, tego prostokąta żółtego. Czyli gdybyśmy zobaczyli jakiś nagle się zły dzień, tak, na rynkach, to w tym momencie 3,7650 w zasadzie nie powinno być naruszane. To jest raz. I tutaj tak wspomniałem, raczej czynnik postaci właśnie tego, że szukamy gdzieś szczytu i czekamy na kontynuację spadku. Czyli tutaj jak widać mamy taki trend, który jest, no, tak powiem, mocno przeplatany odbiciami do góry i w zasadzie, jak widać, historycznie te odbicia do góry były później kontrowane zejściem do dołu. Dobrze, jeżeli są jakieś pytania, to proszę zadawać, bo jeszcze mamy ku temu około 1 do 2 minut. Jeżeli pytań nie będzie, to myślę, że możemy webinar zakończyć na tym etapie wtedy widzimy się oczywiście za tydzień. To będzie 21 stycznia 2019, też godzina 12. Dla tych, którzy dołączyli nas później dzisiaj, można obejrzeć sobie jeszcze raz webinar na YouTube. Kanał bossa.pl, gdzieś około godziny 14 powinno już to tam być. To będzie nazwane webinar tygodniowy z datą dzisiejszą, czyli jest 14 stycznia 2019. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.